Opowieść ta przeniesie was w nieznany wam odległy czas. W Paryżu to zdarzyło się, gdy kończył się XVI wiek. Uważnie więc słuchajcie się w nieznanych trubadurów pieśń. Historię uczuć ludzkich rząd i nieście dalej ją. W katedrach starych rzemioł zapisane historia i czas, i przeszłości dawnej ślad. Człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat. Fundamenty przyszłych lat. Dziesiątki wieków dzień po dniu dorobek ludzki w siłę rósł. Zdarzyło się, że się człowiek zląkł, patrząc na ziemię własnych rąk. Lecz mimo to zwątpienia czas trubadur zawsze wioskę miał. O jutrze, w którym nie ma trosk, a mury rosły wciąż. W katedrach starych rzemioł zapisane historia i czas, i przeszłości dawnej ślad. Człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat. Fundamenty przyszłych lat. W katedrach starych rzemioł zapisane historia i czas, i przeszłości dawnej ślad. Człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat. Fundamenty przyszłych lat. Lecz choć katedry w miejscu stoją dalej, coś kończy się już. Gdy za murem rośnie mur, człowiek wierząc w nieśmiertelną chwałę, nie widzi, że sam przeciw sobie stawia się. Przeciw sobie zwraca się.